Po raz pierwszy kwesta jest organizowana przez 2 dni, a więc w ciągu zarówno 31, jak i dzisiaj na cmentarzu byli obecni kwestujący, zarówno wolontariusze, jak i samorządowcy, jak i ludzie kultury i nauki. I generalnie zauważamy, że kwesta budzi duże zainteresowanie. Zresztą fakt jest taki, że ja dziś teraz właśnie rozpocząłem przed chwileczką zapełnianie drugiej puszki. Generalnie, tak jak ostatnio mówiłem publicznie, staram się mówić, że zbieramy w ogóle na ratowanie historycznych nagrobków we Włocławku zabytkowych, tak jak jest to robione od ponad 40 lat na przykład na Powązkach Warszawskich. Natomiast oczywiście mamy typy między innymi Izabeli Zbiegniewskiej, odnowienie nagrobka Izabeli Zbiegniewskiej, uratowanie nagrobka Langiewicza, o ile oczywiście uda się ustalić kwestie prawne związane z tym nagrobkiem. Mówiłem też już raz czy dwa razy o nagrobku Maksymiliana Gromczyńskiego, czyli ojca pułkownika Wojciecha Gromczyńskiego, dowódcy obrony Włocławka w sierpniu 1920 roku, który zmarł jeszcze przed 1914 rokiem i z tego powodu też jest jego nagrobek jest zabytkowy i jest położony w części zabytkowej cmentarza. Udział w kweście tak naprawdę biorę co roku po to, by wesprzeć odbudowę historycznych nagrobków na cmentarzu włocławskim. To cenna inicjatywa. Takie inicjatywy odbywają się w bardzo wielu miastach w Polsce. We Włocławku też takie kwesty od lat się odbywają i ja co roku staram się w nich uczestniczyć. Włocławianie chętnie wspierają, chętnie sięgają po pieniądze i to monety i także banknoty się zdarzają, bo też myślę, że widzą potrzebę zadbania o historyczne nagrobki, tym samym o pamięć ważnych dla naszego miasta osób, które spoczywają na włocławskim cmentarzu. Kwestujemy na włocławskim cmentarzu już po raz kolejny, ja już nawet nie pamiętam, która to edycja. No i chęć pielęgnacji pamięci, historii naszego miasta, bo każdy nagrobek, który jest tak pieczołowicie odnawiany, to jest cząstka naszej historii, naszego DNA włocławskiego, więc musimy szczególnie o to dbać. Moja rodzina od 6 pokoleń jest związana z Włocławkiem, więc tutaj i pradziadek, i babcia, i dziadek, i naprawdę no, kilka grobów, które odwiedzam systematycznie na włocławskim cmentarzu, więc dla mnie to jest całkowicie naturalne, że powinniśmy dbać o ten jeden z piękniejszych przecież w Polsce cmentarzy, który też jest no, naszym świadectwem, naszą historią i, no, i tym bardziej właśnie musimy o nim pamiętać. Uważamy, że taka jest tradycja coroczna. Należy te nasze tutaj groby wspierać. Wielu tutaj słynnych, znanych włocławian leży na naszym cmentarzu komunalnym i uważamy, że taka akcja jest jak najbardziej potrzebna i dlatego wspieramy. Panie redaktorze, to już moja kolejna zbiórka. Bardzo żałowałem, że rok temu nie było takiej możliwości. Zbieramy, bo szczytny cel, bo to jest jedna z piękniejszych w Europie nekropolii i ona wymaga konserwacji, a jest jednocześnie naszym taką dumą. Przyjeżdżają ludzie spoza Włocławka, pokazujemy im, że możemy dbać też o naszych bliskich, którzy już odeszli. Bardzo szczytny cel, dużo nas tu pracuje na tym. Proszę, ludzie czekają, żeby wrzucić do puszki. Jak widać, hojność włocławian jest ogromna. Ja myślę, że w tej puszce jest już około 500 zł, ale będę kwestował jeszcze dzisiaj dłużej i jutro cały dzień. Także w zeszłym roku udało mnie osobiście zebrać się 1200 zł. Mam nadzieję, że to będzie więcej. Jestem włocławianinem, jestem bardzo związany z tą nekropolią. Tu leżą moi rodzice, tu leżą moi dziadkowie. Chciałbym, żeby ten cmentarz był jak najpiękniejszy i żeby był wizytówką. Zresztą wiecie Państwo o tym, że już wielu włocławian nie ma możliwości być pochowanym na tym miejscu grzebalnym. Dlatego ono powinno być muzeum, pomnikiem i jednocześnie świadectwem tego, że dbamy o naszych zmarłych. Tu leży wielu wybitnych włocławian. Oni ponieśli pełne zasługi, że my możemy żyć w takiej rzeczywistości jak teraz i powinniśmy oddać im ten hołd, czyli zadbać o to, żeby ich miejsca pochówku wyglądały bardzo ładnie. Jestem tu już bodajże 3. albo 4. rok. W zeszłym roku ze zrozumiałych względów nie uczestniczyliśmy w tej akcji, natomiast uważam, że
powinniśmy wspierać akcje odnowy, renowacji starych nagrobków, które znajdują się na tej pięknej nekropolii, a więc dlatego jestem tutaj, tak jak powiedziałem, rokrocznie. Cieszę się z tego, że włocławianie otwierają swoje serca, otwierają swoje portfele również po to, żeby tego typu akcje wspierać i dzięki temu można odnowić kolejne stare, choć niezapomniane, można powiedzieć, nagrobki na tej pięknej nekropolii. Czyli włocławianie chętnie. Tak, włocławianie, nie tylko włocławianie, bo przecież tutaj również mamy do czynienia z gośćmi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają. Ludzie nie podchodzą obojętnie do tej zbiórki, czy wcześniej już komuś do puszki coś wrzucili, czy to banknot, czy to monetę, czy też nam tutaj wrzucają. Także chętnie, z uśmiechem, nikogo nie spotkaliśmy, kto by w jakiś tam sposób taki negatywny podszedł do tej akcji. Także cieszę się, że jest to zrozumienie. Motywacja to jest zawsze taka sama, odkąd jestem radną i odkąd mogę uczestniczyć w tego typu inicjatywie. No, ratujemy nasze nagrobki, tak? No, nie nasze dosłownie, tylko w sensie historii miasta Włocławka, tych, którzy pracowali dla miasta, którzy zasłużyli się dla miasta i tak naprawdę nie mają już najbliższych, którzy mogliby tymi pomnikami się zająć. Z roku na rok obserwujemy coraz większą świadomość wśród ludzi, że taka inicjatywa jest prowadzona. Nie ma nawet już takich dodatkowych pytań, w jakim celu, tylko włocławianie są przyzwyczajeni, że przedstawiciele Rady Miasta, ale i nie tylko, że znani społecznicy w Włocławku kwestują, że wspierają odnowę zabytkowych nagrobków we Włocławku. Są obecni, w związku z tym również i w tym roku spotykamy się naprawdę z dużą, dużą życzliwością. Może jeszcze tylko dodam, że już w ogóle samo logo Włocławek, tak, budzi zaufanie wśród mieszkańców. Tak jak kolega powiedział, że mieszkańcy nie pytają, ale widzą, że te pieniążki, które są zebrane, przekładają się na konkretne działania, że te pomniki są odnawiane i jest taki namacalny dowód w kolejnych miesiącach tych naszych działań. Tak. Także jest to bardzo miłe, że włocławianie są tacy hojni. Wystarczy, że wejdzie się na cmentarz włocławski, przejdzie się nawet główną aleją, chociaż boczną, czy w prawo, czy w lewo, od razu zauważy się, że tych potrzeb jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj nawet rozmawiałem na cmentarzu o nagrobku rodziny Popławskich, znanych między innymi inżynierów, przedsiębiorców budowlanych z okresu międzywojennego. Rozmawiałem również o artyście Płoszaju i o wielu innych, także naprawdę tych potrzeb jest bardzo dużo. Bo ja kocham stare pomniki. No, po prostu lubię to i bardzo lubię i szanuję. No i przede wszystkim, no to mi się wydaje, że powinniśmy o tych naszych przodków dbać. Oni już też niektórzy nie mają swoich rodzin, czy gdzieś te rodziny wyjechały, czy jak, a w ogóle no to zabytki to jest bardzo ważna rzecz. Zawsze wspierałem i zawsze wspieram renowację. Bardzo dużo grobów jest niestety nieodnowionych do tej pory. W ogóle pochodzę z Łodzi. Jest kilka bardzo starych cmentarzy, pamiętają czasy jeszcze ziemi obiecanej i te groby są systematycznie w tej chwili odnawiane. Także miejmy nadzieję, że we Włocławku tutaj też będą odnowione.